strumieniem opiekuje się od ponad 520 lat. Święta Barbara już w 1482 roku pojawiła się w herbie, a kilkanaście lat później w ołtarzu kościoła parafialnego. I tak stała się patronką tego miejsca. Mamy relikwię świętej naszej patronki. Jest to chyba jedyna relikwia w Polsce, która jest dostępna. Zawsze w czwartki mamy adorację tych relikwii świętej Barbary. Ale na adoracji się nie kończy. W strumieńskim kościele istnieje Bractwo Świętej Barbary, które wspiera inicjatywy duszpasterskie oraz działa na rzecz parafii. Wierni znają litanie, modlitwy i pieśni skierowane do swojej patronki. Miejscowy chór Lutnia i szkolny chór Canzonetta komponują także nowe utwory skierowane do świętej Barbary. Pierwszy kościół świętej Barbary przy strumieńskim rynku zbudowano w 1498 roku. Inicjatorem był Mikołaj Brodecki, ówczesny właściciel strumienia i okolicznych miejscowości. Potem w XVIII wieku stanął i stoi do dziś nowy kościół. Jego fundatorem był Albert Kazimierz, książę saskocieszyński oraz jego małżonka, arcyksiężna Maria Krystyna. Druga wojna światowa przyniosła wiele zniszczeń. Kościół odbudowano po raz kolejny. Ostatni remont ukończono w 2004 roku. W 2008 ufundowano trzy spiżowe dzwony. Teraz biskup Tadeusz Rakoczy podniósł kościół w Strumieniu do rangi sanktuarium świętej Barbary. To pierwsze takie sanktuarium w województwie śląskim. Święta Barbara zginęła za wiarę ścięta mieczem przez swojego ojca 4 grudnia w 306 roku. I 4 grudnia od tego momentu ciągle Kościół obchodzi jej wspomnienie. Stąd zapraszam bardzo serdecznie. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.